Gdzie ty tam idziesz po tych krzaczorach? Ja jeszcze nie wiem. Nie ruszaj się. Eddie, nie ruszaj się. Po kilometrowej wyprawie docieramy wreszcie do naszego celu głównego. Opuszczony budynek w Czernej przed nami. Jak to wygląda w środku? Jakiś dom pustelnika wygląda. No, w środku budynku niewiele się zachowało. Tutaj mamy jeszcze widać otynkowanie jednej ściany. Dachu brak. Tutaj mamy jakiś zsyp. Czyli prawdopodobnie my w tej chwili znajdujemy się w piwnicy. Na poziomie piwnicy. Natomiast zasadnicza podłoga była... Tak, na wysokości twojej głowy, bo tutaj są zagłębienia na belki podłogowe, które podtrzymywały tą całą podłogę. A jak myślisz, Eddie? Jak myślisz, Eddie, do czego ten budynek służył? Wiewersk albo pustynek pustelnika, albo tu przychodzony był budynek, gdzie były pokoje gościnne dla pielgrzymów. Zgadza się. Tu były właśnie pokoje gościnne dla pielgrzymów, przynajmniej tak mówi historia. No była też stajnia i pralnia, czyli można było sobie uprać szaty, które zdobiły człowieka. No ale stajnia... Ty, to może tu gdzie stoimy była stajnia, a nie piwnica. Ale nie, by było za małe. Dlaczego? Wprowadzali konie, wiesz, tym otworem i tutaj konie sobie stały. Ale wiesz, konie jest wysoki, wiesz, tu nas miałeś podłogę. Ale wiesz co, podłoga mogła być jeszcze niżej, tylko no ten budynek ma 350 lat, więc tutaj prawdopodobnie spadające liście z drzew podniosły trochę. Kto to wie, jak było naprawdę? Eddie znalazł stajnię. Czyli tuż obok, wyprzyłbym się na kamieniu, tuż obok budynku tego zasadniczego, który zostawiamy w tym miejscu. Patrz, schodki są nawet. Tu masz lekkie podmurówki. Tak, no. Czyli to mogło być tutaj. Tak, stajnia była obok. Zlokalizowaliśmy ją. Tuż obok tego opuszczonego budynku znajduje się Anielski Most w Czernej. Taka nazwa została nadana przez pustelników, którzy wybudowali ten most. Natomiast lokalsi przemienili nazwę na Diabelski Most w Czernej. W tej chwili mamy jego pozostałości. Wysokość 18 metrów. Długość 120, zbudowany z 11 arkad. Szerokość 9,5 metra. Eddie mówi, że 9,5 metra szerokości. No niewiele się z niego zostało. Natomiast jest on unikatowym zabytkiem w skali europejskiej. Z tego względu, że ma charakter takiego akweduktu rzymskiego. A my co w tej chwili? Musimy chyba przejść w bród ten potok, żeby się wydostać na drugą stronę wąwozu.
Proszę bardzo, jak sobie elegancko brzoza wyrosła na skraju mostu diabelskiego. Gdzie ty tam idziesz po tych krzaczorach? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiedzi. No, solidna konstrukcja, bardzo gruby most. No, trzeba powiedzieć, że został wybudowany w tych samych czasach, co ten mur, który mijaliśmy, i w tych samych czasach, co ten budynek opuszczony, czyli 350 lat temu. Dobra, wychodzimy stąd. Zaraz nam jakiś kamień na głowę spadnie. Patrz, ile tu kamieni leży oderwanych. Świeżo, świeżutko. To wszystko się sypie. Kierujemy się teraz do bardzo ciekawej jaskini, która się nazywa niedaleko miejscowości Dubie. A ja śmiem twierdzić, że jesteśmy chyba w Beskidzie Niskim, Edi. Zobacz, co tu przed nami się dzieje. No widzę. Normalnie, jak w Beskidzie Niskim. Góry. Prawdziwe góry. Co ciekawe, to wszystko znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Krakowa. Kilka, nie kilkanaście. Jak tam, Edi? Nawet nie spodziewałeś się, że dzisiaj zobaczysz z Krzeszowic Tatry. Odnalezienie jaskini nie jest proste. Dobrze, że mamy GPS-a i mapkę bezpośrednio na GPS-ie. To pokazuje nam mniej więcej, jaki obrać azymut. Bo w tej chwili to poruszamy się po takich nieoznakowanych ścieżkach wydeptanych przez zwierzynę tudzież okolicznych grzybiarzy. Zeszliśmy do jakiegoś strumienia. Cały czas chodzimy po krzaczorach. Psy nas obszczekują z każdej strony. Ludzie powychodzili z domów. Patrzą, co tu się dzieje. Wszystkich dookoła obudziliśmy. No, ale chyba nasz cel pojawił się już naszym oczom, z tego względu, że... O kurde, jakie tu są ogromne skały. Wygląda, że wlot do jaskini jest za tym takim przewyższeniem pomiędzy tymi dwoma skałami. Edi prowadzi. Ciekawe, ile kleszczy już po nas chodzi. Ale my się nie boimy. Raz się żyje. Idziemy ku słońcu w tej chwili. Jak to mówią znawcy, tchórz umiera kilka razy, a odważny tylko raz. Tak, coraz bliżej. Nie jest to łatwe zejście. Jest tu mocno stromo.
Zostawiliśmy już ten potok w dole. No, ładna ściana skalna. Lita skała. Idealna do wspinaczki górskiej. Mam na myśli dokładnie to miejsce. To jest wejście do jaskini? Nie? Nie? Nie. No Eddie, nawet mnie nie osłabiaj. Pierwsze chwile naszego zwątpienia. Idziemy jeszcze za jeden róg skały. Jeśli okaże się, że nie ma tam jaskini, dokładnie za tą skałę idziemy, to dziękujemy. Odpalamy latarki. Kręcisz? Tak, tak. Nie wiem, gdzie ja zgubiłem. Zgubiłem gdzieś jedną latarkę. W kurtce została. Tam mi musi wystarczyć. Czołówka też w kurtce. O, pani kolego, zobacz, to się wszystko wali. Poświeć tam, w tamtą stronę. Patrz, to się wszystko wali. Ta, upolował drugiego pająka. No, pająki Metamenardi mają to do siebie, że potrafią zjeść swojego kumpla, jak są głodne. Ale to się wszystko wali, zobacz. Niebezpieczne jest strasznie. Łażenie tu. Tu jest korytarz jeden. Jest i to. Czekaj. Poświeć tam, tam. Dobra. Jest jeden korytarz. Wejdziemy tam. I drugi. Czekaj. Drugi. I drugi. O kurwa, wypieprzyłbym się. Wypieprzyłbym się. Ten kur. Dobra, idziemy. Patrz, Eddie, jest i tu odnoga. Kolejna, ale trzeba się czołgać. Chodź, daj, jest fajnie. Idziesz z plecakiem? O, patrz, jak się fajnie otwiera. Zobacz, to się wszystko waliło. No. Ty jest zabezpieczone, zobacz. No jest, ale tak zabezpieczone jest byle jak, wiesz? Możesz to wstawać? Co? Można wstać. Pytanie, czy to się będzie trzymać? No idę, idę, poczekaj, patrz, tu jeszcze jest korytarz do czołgania. Idziemy na razie głównym. Patrz, Eddie, wygląda jakby uczynione ludzką ręką. No. Mur. Dobra, idziemy, ale cicho, cicho się zachowujemy, bo żeby nie spłoszyć nietoperzy. Kolejny korytarz. Kolejny korytarz. Nietoperz. Nie ruszaj się. Eddie, nie ruszaj się. Jest nietoperz. Nie filmuj, bo żeby go nie budzić. Jest nietoperz. Tutaj są korzenie. Patrz, jak to ciekawie wygląda. Z góry idzie korzeń, przechodzi tutaj nad sklepieniem i wchodzi w skałę. Mamy jakiś korytarz. Paweł? No? Mamy za mało czasu. Na co? Jest mój korytarz. Tam jest drugi. No jest, tych korytarzy tutaj pełno. Patrz, na górze coś jest. Na górze jest coś. Druga partia. I tu kolejny przechodzi. Ty, żebyśmy się tu nie zgubili. Idziemy tam. Dawaj, to jest górno. Górno idziemy. Tu już chyba pająków nie ma, nie? Za głęboko. Nie tam górku, dalej. To jest tego. Ja się zastanawiam, żeby to się kuźwa nie chciało zawalić, wiesz?
jest tak na słowo honoru. Co tam masz? Eddie, tylko cicho się zachowuj, żeby się żadna skała nie oberwała. Co tam jest dalej? A wracamy. Wracamy? Coraz gorzej? Komin? Nie, komin jest tutaj korytarz. Mówię, mamy umać kamerę i sfilmuj. A to wszystko jest, aby na słowo honoru się trzymał. Zobacz, widzisz? Podpieramy jakoś tam. No. Ty przestało filmować. Teraz filmuję. Dobra. Wszystko trzyma się na słowo honoru. Widzę wyjście, dalej jest, jaskinia jest bardzo rozległa. Możemy podejść, mam mnóstwo korytarzy, ale te wszystkie skały trzymają się tak na słowo honoru. Zresztą widać, jakie tu jest wielkie gruzowisko. W tamtym korytarzu byliśmy. Dobra, idziemy tutaj. Tam też wszystko jest podpierane. Czyli też może się zawalić. No to, panie kolego, nie będziemy ryzykować, tym bardziej, że nikogo nie powiadomiliśmy. Gdzie jesteśmy, a to był błąd. Wycofujemy się. Powiem ci, że każda jaskinia jest inna. Tutaj jakaś ładna ćma. To jest ćma, ale kolorowa. Ładna kolorowa ćma. Cicho, bo się zawali. A poza tym tu nietoperze by to ją. Musimy się jak najciszej zachowywać. Myślałem, że pająk na mnie skacze. Ale się upociłem w środku. Dobra, wszystko do prania. Łącznie z plecakiem.